Witam wszystkich widzów Tajemitów. Wiemy dzisiaj, że tunele czasoprzestrzenne mogą być prawdziwe, a ludzie mogą przez nie podróżować. Potwierdził to niejako główny nurt wydawnictwa Popular Mechanics, które powołało się na najnowsze badania w tym zakresie, które wykazały z kolei, że bezpieczne dla ludzi tunele czasoprzestrzenne mogą istnieć w prawdziwym świecie. Kiedy mowa o tunelach czasoprzestrzennych się wzmaga, również wzmagają się w tym samym czasie doniesienia o zjawiskach UFO, które pojawiają się w głównych serwisach o zjawiskach nadnaturalnych. Wygląda na to, że następuje zmiana paradygmatu u ludzi, którzy od dawna interesują się UFO i niewyjaśnionymi zjawiskami. Jakie są implikacje, gdy te tematy od dawna wyśmiewane i piętnowane przez sceptyków są teraz głównymi wiadomościami? Wydaje się, że teraz praktycznie wszystko jest możliwe, pomimo ciągłych szyderczych głosów sceptyków, cyników i krytyków. Po blisko 2 latach ukrywania się przed pandemią to miłe uczucie. Być może uda nam się wejść w nowy rok możliwości, zwiastowany pojawieniem się monolitów na całym świecie. Na przykład można się głęboko zastanowić, co to naprawdę znaczy, jeśli tunele czasoprzestrzenne, po których można przejść, są prawdziwe w ludzkiej wyobraźni. Otwieranie puszki z napisem "tunele czasoprzestrzenne" trwa od dawna, jak na naszą cywilizację zbyt długo, chyba że tunele już są otwarte, a opinii publicznej mydli się oczy. Przez lata naukowcy głównego nurtu sugerowali, że jeśli tunele czasoprzestrzenne są możliwe, wejście do nich byłoby niemożliwe lub nawet śmiertelne. W 2015 roku światowa opinia publiczna dowiedziała się, że fizycy z Hiszpanii stworzyli tunel czasoprzestrzenny tunelujący pola magnetyczne. W przeciwieństwie do mostu Einsteina-Rosena w czasoprzestrzeni była to realizacja futurystycznej peleryny niewidki, donosi Scientific American. Do 2019 roku The New York Times donosił, że naukowcy z Chin zaproponowali sposób sprawdzenia, czy grawitacja może przemieszczać się przez tunele czasoprzestrzenne. Badając czarne dziury i zwarte gwiazdy w ich pobliżu, mieli nadzieję znaleźć oznaki przenikania grawitacji, ciągnąc obiekty po drugiej stronie tunelu czasoprzestrzennego. Niedawno, bo w marcu 2021 roku, Popular Mechanics podzielił się wiadomością, która wzbudziła wśród futurystów i nie tylko nadzieję na podróże do alternatywnych wymiarów. Wiadomość owa brzmiała: jak wynika z badań naukowych, bezpieczne dla ludzi tunele czasoprzestrzenne mogą istnieć w prawdziwym świecie. Międzynarodowi naukowcy opublikowali 2 nowe badania sugerujące sposoby zapobiegania zapadaniu się tuneli czasoprzestrzennych, pozwalając przedmiotom lub ludziom przejść bez szwanku do innego wymiaru. Skoro to wszystko dzieje się w sferze cywilnej, to aż strach pomyśleć, co ma w rękach wojsko. Teoretycy sugerowali, że jednym ze sposobów byłoby wypełnienie tunelu czasoprzestrzennego egzotyczną formą materii o ujemnej masie. Jednak, o ile nam wiadomo, takiej materii nie znaleziono. Zamiast tego naukowcy zasugerowali tunel czasoprzestrzenny, który tworzy się w 5-wymiarowej czasoprzestrzeni, znany również jako model Randalla-Sandruma. Tak długo jak tunel czasoprzestrzenny pozostaje wolny od zabłąkanych cząsteczek, teoretycznie ludzie mogą do niego wchodzić i odbywać podróże. Jak czytamy w wywiadzie, jeśli cząstki, które wpadną do tunelu czasoprzestrzennego, rozproszą się i stracą energię, wówczas zgromadzą się w środku, dostarczając trochę pozytywnej energii, która ostatecznie sprawi, że tunel czasoprzestrzenny zapadnie się z powrotem w czarną dziurę. Innymi słowy, idź pierwszy do tunelu w nieskazitelnej sterylności, ponieważ jakakolwiek odrobina kurzu może zawalić misterną całość. A teraz uwaga! Jeśli przeżyje się podróż, można przemierzyć galaktykę w mniej niż sekundę. Taki stan rzeczy powoduje, że nie liczy się nadgodzin spędzonych w laboratoriach badawczych. Z drugiej strony tysiące lat minęłoby dla tych, których zostawiłoby się za sobą. To już ekstremalne dylatacje czasu. Chociaż teraz możemy powiedzieć w świecie badań cywilnych, że tunele czasoprzestrzenne są możliwe, nie wiemy jeszcze, jak je wygenerować. Dlatego nie wiemy, jak wpłynęłoby to na ludzi lub przedmioty, gdyby w tym kształcie materia przeszła przez tunel.
Być może istnieje sposób kontrolowania dylatacji czasu, który pozostaje nieodkryty, bynajmniej przez cywilny nurt naukowy. Na przykład w 1895 roku Nikola Tesla twierdził, że był świadkiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości za pomocą wehikułu czasu, który skonstruował. Udało mu się to w jego laboratorium. Zaraz potem wysnuł twierdzący wniosek, że manipulując polami magnetycznymi można zmieniać czas i przestrzeń. Wyobraźmy to sobie. 128 lat temu w swoim laboratorium Nikola Tesla przemieszcza się w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I mimo tego, że agenci rządowi skonfiskowali jego dokumentację wynalazków po jego śmierci, nikt nie ruszył tematu, a już na pewno wojsko zrezygnowało z unowocześnienia odkrycia Tesli, no bo po co im podróżować w sekundę po galaktyce? Koń by się uśmiał. Cały czas naukowcy dowiadują się więcej o polach magnetycznych. Na przykład naukowcy z Włoch nauczyli się, jak na odległość tworzyć i anulować pola magnetyczne. Jak dotąd proces ten wymaga specjalnego ułożenia przewodów i prądu elektrycznego, ale może pewnego dnia dowiedzą się, jak zdalnie manipulować polami magnetycznymi w kosmosie? Wtedy może mogliby odkryć, jak wygenerować tunel czasoprzestrzenny. Gdyby tunele czasoprzestrzenne pozwoliły istotom sprzed tysięcy lat na pojawienie się w teraźniejszości, co byśmy zobaczyli? Może na przykład zobaczymy plejozaura pływającego w Loch Ness? Dokładnie to zasugerował Giorgio Tsoukalos w swojej serii In Search of Aliens z 2014 roku. Mówił on o istnieniu i funkcjonowaniu naturalnych tuneli czasoprzestrzennych. Tsoukalos rozmawiał z doktorem Johnem Brandenburgiem, profesorem fizyki w Medicine College o Loch Ness. Ze względu na wysoki poziom kwarcu i głęboką strukturę jeziora przypominającą tunel, być może mógłby gdzieś się otworzyć tunel czasoprzestrzenny. Są miejsca w naturze, gdzie generowane są ogromne pola elektromagnetyczne. Oznacza to, że możemy już dzisiaj stworzyć przejezdny tunel czasoprzestrzenny pod warunkiem odpowiedniej kontroli, powiedział Brandenburg. Brandenburg sugeruje, że coś w rodzaju efektu Casimira może mieć miejsce w kanale wodnym, stabilizując tunel czasoprzestrzenny przez lokalnie ujemny obszar czasoprzestrzeni. Może właśnie dlatego co jakiś czas dowiadujemy się o obserwacjach plejozaurów na całym świecie. Gdyby unikalne Loch Ness mogło otworzyć iluminator, czy pozwoliłoby to starożytnym stworzeniom lub UFO wyłonić się z innego czasu lub galaktyki? Czy to wyjaśniałoby, dlaczego ludzie wciąż widzą dinozaura pływającego w mętnych wodach? Po drugiej stronie oceanu, w jeziorze Champlain, ludzie widzą Champa, kolejną istotę podobną do plejozaura. Abenaki i Irokezi z tego obszaru od dawna opowiadają historię o wężopodobnym stworzeniu. Abenaki nazywają go Gitaskok. Kiedy przybyli Europejczycy, obserwacje trwały aż do czasów współczesnych. W 1977 roku Sandra Mansi zrobiła zdjęcie Champowi, który bez wątpienia przypomina plejozaura. W serialu Tsoukalos dowiaduje się, że zdjęcie jest prawdziwe, jednak inni twierdzą, że było to tylko zdjęcie dryfującego drzewa. W serialu zapytano, czy być może jezioro Champlain może łączyć się na pewnej głębokości pod oceanem z Loch Ness? W starożytności masy lądowe były bliżej siebie, ale teraz być może tunel łączył jeziora, umożliwiając obserwację tych samych stworzeń. Być może zwierzęta pozostają nieuchwytne, ponieważ istnieją tylko chwilowo, jak migawka w starożytnej przeszłości. Jeśli odłożymy na chwilę sceptycyzm, to czy podobne anomalie i dziwaczne obserwacje mogą być powiązane z przejściowymi tunelami czasoprzestrzennymi? Być może są one możliwe tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy pola energetyczne są kierowane w określony sposób. A może takie lokalizacje są bardziej powszechne niż nam się wydaje? Jeśli tak, to czy moglibyśmy zastosować tę koncepcję do zniknięć łodzi i samolotów w Trójkącie Bermudzkim? Czy inne tajemnicze obserwacje UFO i obcych stworzeń mogą być powiązane z tunelami czasoprzestrzennymi? Jeśli już o to chodzi, czy może to również wyjaśniać obserwacje owych objawień? W jakich innych miejscach na planecie mogą znajdować się obszary, w których pola elektromagnetyczne mogą otwierać tunele czasoprzestrzenne? Być może starożytne piramidy egipskie?
Podobnie jak Loch Ness, piramida i wiele starożytnych, stojących kamieni ma wysoki poziom kwarcu ze względu na użycie kamienia takiego jak granit, który może zawierać aż do 60% kwarcu. Czy takie miejsca byłyby iluminatorami, jak sugeruje wielu teoretyków starożytnych astronautów i serii Outlander? To dziwaczne do rozważania, ale nie jest też niemożliwe. A co by powiedziała opinia publiczna, gdyby za jakiś czas okazało się, że wystarczy być sprawnym, jak kiedyś Adam Słodowy, żeby zbudować sobie własny tunel czasoprzestrzenny? W tym przypadku dwaj naukowcy, Maldakena i Milekin, opracowali tunel czasoprzestrzenny, który tworzy się w pięciowymiarowej czasoprzestrzeni, znany również jako model Randalla-Sandruma. Te tunele czasoprzestrzenne dla niedoświadczonego obserwatora wyglądają jak czarne dziury o masie pośredniej, twierdzą autorzy. Mówiliśmy już wcześniej o tym. Gdyby wskoczył do tego rodzaju tunelu czasoprzestrzennego człowiek, doświadczyłby przyspieszenia do 20G, niewygodnej, choć możliwej do przeżycia ilości. Ale autorzy uznają pewne praktyczne ograniczenia tej teorii. Na przykład tunel czasoprzestrzenny musi być wyjątkowo czysty, to jest wolny od zbłąkanych cząsteczek. Ostatnim miejscem, w którym każdy podróżujący w kosmosie chciałby się znaleźć, jest centrum czarnej dziury. Tunel czasoprzestrzenny musi być również bardzo zimny, piszą naukowcy. A potem jest mały problem z faktycznym wygenerowaniem tunelu czasoprzestrzennego w pierwszej kolejności. Obaj naukowcy wciąż zastanawiają się, jak go stworzyć. Potrzeba ujemnej energii lub ujemnej masy, innymi słowy materii egzotycznej, do zbudowania tunelu czasoprzestrzennego. Wygenerowanie jest jej zbyt dużym problemem. Zamiast tego należy poprawić swoje rozumienie grawitacji, twierdzi João Luís Rosa, fizyk z Uniwersytetu w Tartu w Estonii. Jego artykuł na ten temat omawia wykorzystanie modelu zwanego uogólnioną hybrydową metryką Palantini-grawitacją. Ta koncepcja opiera się na ogólnej teorii względności, ale materia i energia oraz przestrzeń i czas mają nieco inne relacje niż przewidywane przez ogólną teorię względności. Można by więc zbudować stabilny tunel czasoprzestrzenny, nakładając na wejście podwójną cienką powłokę zwykłej materii. Żadna egzotyczna materia już w tym momencie nie jest potrzebna. Po tych wszystkich spekulacjach opartych na faktach lub fikcji, jakie są dobre wieści dla fanów tegoż właśnie tematu? Teoretycznie podróż między galaktykami zajęłaby mniej niż sekundę, ale jeśli twoja rodzina i przyjaciele śledzą twoją podróż spoza tunelu czasoprzestrzennego, będą długo czekać na jej zakończenie. Z ich perspektywy twoja podróż trwałaby dziesiątki tysięcy lat. To trochę za dużo. Doniesienia o dylatacji czasu i bramach międzywymiarowych odnotowano w różnych strukturach stworzonych przez człowieka, takich jak Anomalia, Woolwich Foot Tunnel w Londynie. Tymczasem w odtajnionych dokumentach FBI można znaleźć historię o międzywymiarowych, humanoidalnych istotach przybywających z własnej woli naturalnymi tunelami czasoprzestrzennymi na Ziemię. Teraz, gdy główny nurt przyznaje, że UFO są prawdziwe, a tunele czasoprzestrzenne są rzeczywiście możliwe, wpływa to na to, jak postrzegamy wszystkie te historie. Chociaż zdrowo jest pozostać sceptycznym w pewnych warunkach, to wydaje się, że główny nurt może wkroczyć w nową sferę możliwości.